Witamy serdecznie w Klarie Małe TV w ścianie żalów TV. Dzisiejszy artykuł mówi, jak państwo chce również na porno zarabiać. 10 grudnia 2012 roku został Fabian Tillman zaaresztowany, który należy do największych odnoszących sukces na świecie, jeżeli chodzi o ukazywanie stron seksu w internecie. Według własnych danych liczy on na swoich stronach 300 milionów odwiedzających, co przynosi mu obrót roczny 100 milionów dolarów. Z innych źródeł wynika, że na tą stronę wchodzi około 60 milionów osób dziennie. To jest 1,8 miliardów odwiedzających miesięcznie. Od 2006 roku Tillman proponuje bezpłatnie pornografię dostępną dla wszystkich. Straszna jest rzecz to, że władze zaaresztowały go nie za rozpowszechnienie pornografii pośród niepełnoletnich przez komórkę i internet, lecz z powodu oszustwa podatkowego. Państwo nie chce ukarać przestępstwa, ale na tym brudnym interesie sporo zarobić. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia, do następnego razu.